Cześć, dziś na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce, projekt Wychowanie. Ze mną jest Ania Siennicka. Cześć Aniu. Cześć, witaj. Wychowanie w czasach koronawirusa to także nowa rzeczywistość i w ogóle mam takie poczucie, że projekt Wychowanie jest nową rzeczywistością. Powiedz Ania, co ty zauważasz już po prawie ponad 2 miesiącach kwarantanny, masz 2 dzieci. Jakie główne zmiany zauważyłaś w tym ostatnim czasie, w tej nowej rzeczywistości? To trafiłaś w punkt, bo akurat projekt Wychowanie tak wykrystalizował się dokładnie w momencie, kiedy już zaczęła się kwarantanna. Natomiast samych zmian w związku z obecną sytuacją jest naprawdę bardzo wiele, bo tak naprawdę życie rodzinne zmienia się pod każdym względem. Inaczej musimy się teraz uczyć, inaczej pracować, inaczej wygląda nasz budżet, inaczej sobie rozwiązujemy konflikty w domu. Nie można po prostu wyjść i pójść pobiegać do lasu. Znaczy teraz już pewnie bardziej można, ale wcześniej nie było takiej możliwości. Także myślę, że tych wyzwań na każdym kroku jest bardzo dużo i każda rodzina, każdy rodzic w jakiś tam sobie sposób musiał wypracować własną drogę i własną ścieżkę do tego, żeby nie zwariować, a jednocześnie realizować to, co jest niezbędne do tego, żeby w ogóle funkcjonować, żyć i pracować, tak? Mhm. No właśnie, i mam też takie poczucie duże, że bardzo wielu domach, zresztą obserwujemy to w mediach, no różnie to wychowanie dzisiaj i ta atmosfera wygląda. Ale ja chciałabym z Tobą skupić się bardziej na tym temacie właśnie ekonomicznym, bo i na nim się zatrzymać przez moment. Co się dzieje, jak dochodzi do takiej sytuacji, że ten budżet domowy się wali? No bo właśnie na przykład rodzice stracili pracę albo te dochody zostały zmniejszone, no a dzieci trzeba jakoś ochronić przed tym złym, co się stało. Jak to zrobić, Ania? Ja jestem tutaj przykładem małej firmy, tak naprawdę mikrofirmy, która dopiero co zaczęła zatrudniać jakieś kolejne osoby, pracowników. I w tej chwili, ponieważ to jest klubik dziecięcy, to jak się domyślacie, nie może funkcjonować i od 3 miesięcy prawie jest zamknięty, bo już jakby, no tak, to będzie zaraz 3. miesiąc, więc wszystkie opłaty, czynsze i tak dalej zaczynają być coraz bardziej kłopotliwe, bo już zwyczajnie nie ma skąd brać tych pieniędzy na to, żeby to utrzymać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że cały budżet domowy się zmienił. Jak widzicie, ja jestem w lesie. Od ponad miesiąca mieszkam po prostu na działce. Zabraliśmy dzieci z miasta, gdzie mamy dwupokojowe małe mieszkanie. My mieliśmy akurat taką możliwość. Wiem, że część ludzi też tak kombinuje, że gdzieś wyjeżdża, wynajmuje domki w różnych miejscach i tak dalej, żeby mieć kontakt z naturą i żeby trochę odetchnąć jednak i odpocząć i odzyskać siły po byciu ponad prawie 2 miesiące już w tej chwili w bloku często, bez możliwości właśnie takiego pójścia nawet do lasu. Ale ekonomicznie to się totalnie nie składa, bo o ile można część pracy przenieść sobie online, no to faktycznie w tej chwili płacimy za mieszkanie, z którego nie korzystamy, a jednocześnie zużywamy i korzystamy z mediów, ze wszystkiego, co jest na działce, tak? Jak rozmawiać o tym z dzieciakami? Słuchajcie, no jakby nasze dzieci są od początku całej kwarantanny wprowadzane w temat dosłownie, to znaczy na poziomie ich rozwoju oczywiście, ale nie mówimy im, nie straszymy ich absolutnie, po prostu ich o tym informujemy, co się w tej chwili dzieje, dlaczego nie chodzą do szkoły, dlaczego nie chodzą do przedszkola. Jeśli jest możliwość kontaktowania się, na przykład mój starszy syn miał w czasie kwarantanny na początku kwietnia urodziny. Te urodziny miały być w sali zabaw, wszystko już było zarezerwowane, mieliśmy super ekstra, jakieś tam zaproszenia nawet wypisał, no ale okazało się, że trzeba to zmienić. No i urodziny były robione po prostu online tutaj na działce. Porobiłam dekoracje takie, jakie mogłam i po prostu podpięliśmy pod Zoom na spotkania, kto mógł dołączał i w tym momencie po prostu się wspólnie bawiliśmy, była muzyka, były jakieś tam słodkie rzeczy i tak dalej, tak? Zmieniliśmy po prostu formułę. Oczywiście tutaj zaoszczędziliśmy, jeżeli patrzeć z punktu ekonomicznego, no bo sam to wie, no ale jednak brak kontaktu z tymi dziećmi, no to już ustaliliśmy, że jak tylko będzie możliwość, zrobimy drugie urodziny, które będą miały większe fanfary, które faktycznie będą takim spotkaniem na żywo, bo gdzieś, no było fajnie, ale mimo wszystko dzieci czują, że to nie jest to samo, co bezpośredni kontakt, nawet jeżeli to jest online i możemy się zobaczyć, tak. Jesteśmy w nowej rzeczywistości i ta nowa rzeczywistość powoduje, że musimy co, kreować inne pomysły, wymyślać inne sposoby, jakie u Ciebie to są nowości, jakie nowe zabawy i tak dalej.
No ja powiem szczerze, że wyobraźnia naprawdę tutaj ma pole całe do popisu, bo faktycznie trzeba wymyślać i dzieci zaczynają się bawić na przykład w sposób, tymi samymi zabawkami na 1000 milionów sposobów. Po prostu przerabialiśmy, jak byliśmy w bloku, przerabialiśmy wszystko. Układanie jakichś tuneli z desek, w jednym miejscu pod stołem był szpital, jakaś tam hotel, najróżniejsze teatrzyki, nie teatrzyki, to wiadomo, że dzieciaki mają kreatywność, tylko trzeba im po prostu zrobić przestrzeń i dać kilka narzędzi. Natomiast osobiście też korzystamy z wielu rozwiązań, które mamy w sieci i które są fantastyczne i które powstały właśnie ze względu na to, jaką mamy sytuację. Podejrzewam, nie wiem, w sumie być może wcześniej też takie coś robiono, ale rzadziej. Uczestniczymy między innymi na przykład raz w tygodniu mamy taki rytuał od początku kwarantanny w lotach w kosmos. Jest taka grupa, naprawdę, astrohunters.pl, ja też podlinkuję ich tutaj, fenomenalna. To jest, pierwsze ich loty to było ponad 2000 osób, które brało w tym udział. Na początku to po prostu, to było symboliczne 10 zł, chyba cały czas nawet tak jest. Ja już to z automatu robię, tak, 10 zł teraz dalej kosztuje bilet. Cała rodzina w tym bierze udział i to jest fenomenalne. Za każdym, w tydzień jest nowy temat i jest po prostu prawdziwy lot w kosmos. Są emocje, są awarie rakiety, tracimy sondy. Genialni ludzie z pasją po prostu tworzą niesamowite rzeczy. Korzystamy również z teatrzyków różnego rodzaju online. Jest tego całe mnóstwo. Mnóstwo małych domów kultury w całej Polsce prowadzi takie transmisje. Widziałam, że teraz za kilka dni będzie na przykład tej pani z Mam Talent, która wygrała, malowała, rysowała, robiła obrazki piaskiem. Cały teatrzyk i ona generalnie poszczególne bajki ma w swoim repertuarze właśnie tego rysowania tym piaskiem, więc wystarczy tylko po prostu zajrzeć, poszukać, zobaczyć, co nas interesuje i jestem przekonana, że większość rzeczy się da online zrobić. Mnóstwo challenge też powstaje, bardzo fajnych, bardzo kreatywnych, takich, które też pozwalają nam osobiście dać coś innym ludziom, nawet jeśli nam się wydaje, że tego nie mamy albo nie możemy, to się nagle okazuje, że wystarczy napisać coś na kartce, powiedzieć, pokazać, zatańczyć, niesamowite rzeczy można zrobić. Także myślę, że to rozrywkowo teraz trochę zyskujemy tym, że właśnie jest tak, że finansowo nie idziemy do sali zabaw, więc finansowo jesteśmy do przodu, ale jednocześnie też nasza kreatywność i nasza wyobraźnia i nasze budowanie właśnie relacji w tej rozrywce, w tej zabawie, w tym byciu razem jest fenomenalne. Ja uwielbiam te nasze loty w kosmos, szczerze mówiąc. No super, myślę, że warto, żeby rodzice korzystali z swoich doświadczeń i mam nadzieję, że to zrobią i tak jak mówię, podzielimy się tymi linkami dla każdego, kto zechce polecieć w kosmos. Oczywiście. Jak w ogóle w tym momencie powinni zachować się rodzice? Bo rodzice tak samo mają swoje uczucia, mają swoje smutki, mają swoje radości, mają swoje lepsze, gorsze dni. Jak powinni się zachowywać w relacji z dzieckiem? Czy powinni chować te uczucia przed dziećmi? Czy raczej powinni otwarcie powiedzieć, że nie wiem, mama musi popłakać, a tata to jest zły? Ta sytuacja jest o tyle trudna dla nas wszystkich, że każdy z nas w tej chwili jest trochę na siebie nawzajem skazany. Zawsze był ten wentyl bezpieczeństwa w postaci wyjścia do pracy, czy wyjścia do przedszkola, czy wyjścia do, nie wiem, gdziekolwiek, tak? A teraz jest to bardzo ograniczone. Więc wszystkie te emocje nam się kumulują. Kumulują się emocje nasze do siebie jako partnerów, kumulują się emocje nasze do dzieci i naszych dzieci między sobą. I to wszystko się dzieje pod jednym dachem, bez często możliwości tego wentylowania. Myślę sobie, że absolutnie o emocjach akurat, niezależnie od tego, jaki to jest poziom rozwojowy dziecka, to trzeba rozmawiać z dziećmi, pokazywać dzieciom emocje i mówić, nazywać i prowadzić dzieci przez jakby przez modelowanie troszkę, pokazując też na sobie, co nam się dzieje. W taki bezpieczny, spokojny sposób od początku. Czyli nieważne, czy dziecko ma 2-3 lata, jeżeli mama czuje, że jest smutna i będzie płakać, to niech mama powie temu dziecku, że tak właśnie teraz mam. Oczywiście lepiej, żeby to się zadziało w momencie, kiedy nie musi dziecko w tym uczestniczyć, tak? Bo czasami jest tak, że dzieci biorą sobie nasze emocje na siebie i czują się za nie odpowiedzialne, a tego byśmy nie chcieli. Natomiast starszym dzieciom absolutnie można to wytłumaczyć i można po prostu spokojnie o tym porozmawiać. To też jest dobry przykład pokazania, jak my dorośli sobie radzimy, żeby jak podobne sytuacje w życiu spotkają ich i stracą coś, co jest dla nich cenne, nie będą mogli czegoś zrobić, bo będą jakiekolwiek inne ograniczenia. No, w życiu może być wszystko, mogą się zdarzyć jakieś choroby, cokolwiek, no jakby odpukać, ale zawsze. To pokazujemy, jak my to przechodzimy, pokazujemy, jak sobie z tym radzimy. Co więcej, to bardzo nas wzmacnia jako rodzinę. Dlatego, że my o tym rozmawiamy, jesteśmy w tym razem i razem to przeżywamy.
I myślę, że zarówno dla takiej mamy, sama zresztą wiem, jak to czuć, nie? Kiedy już po prostu masz siły i nie dajesz rady, to zarówno dla mnie, jak i dla moich dzieci to jest takie, no nie wiem, takie jakby uzdrawiające, że ja w końcu mogę, i szybciej mam wrażenie, to się wszystko zadziewa. Te trudne emocje szybciej schodzą, bo jednak dzieci w tą swoją naturalną prostotą bardzo często różne rzeczy widzą inaczej. I się nagle okazuje, że narysują nam coś, bo widzą, że jesteśmy smutni i to nas rozbroi na przykład, nie? Albo coś fajnego wymyślą, albo zaproponują nam jakieś rozwiązanie. Mój syn na przykład dzisiaj poprosił mnie, żebym poszła z nim na rower, nie? I jakby tak sobie siedziałam, coś tam robiłam, ale widział, że jestem taka już trochę zmęczona i trochę tam coś długo siedziałam, więc mnie z tego trochę wyrwał, nie? Więc myślę, że powinniśmy czerpać z dzieciaków, słuchać ich i patrzeć, jak one sobie radzą, jak sobie rozwiązują, ale też nie ukrywać swoich emocji, o nich rozmawiać. No myślę, że to jest bardzo ważne, co mówisz, i takie trudne chyba też do wdrożenia przez osobę dorosłą, ale potrzebne z tego, co mówisz, żeby właśnie iść do przodu i oczyszczać atmosferę, no i tą rzeczywistość budować sobie, prawda, na nowo, tak? Tak, oczywiście poza tym... Poza tym można też sobie jakby poza szukać różnych rozwiązań na to, co można zrobić, tak? Online'owo w tej chwili można ćwiczyć jogę, praktykować medytację, jest coraz więcej różnych grup, które nawet od początku, jak ktoś nigdy w życiu w tym nie uczestniczył, pokazują, jak to zrobić, uczą, jak to zrobić. To bardzo fajnie też daje nam taki wewnętrzny wgląd w to, co nam się tak naprawdę dzieje i pozwala uwalniać te emocje, niekoniecznie nawet siedząc i płacząc przy dzieciach, ale tak samemu ze sobą, nawet te kilka minut w ciągu dnia, a da się to zrobić. Da się nawet z dwójką dzieci w jednym pokoju, da się to zrobić nawet na chwilę. Żeby to było, nie wiem, 5 minut w ciągu dnia. Da się. Zamknij się w łazience, tak jak ja robiłam, jak byliśmy w bloku. I przez 5 minut po prostu zakładałam słuchawki na uszy i oddychałam. Bo wiedziałam, że to jest mój po prostu wentyl, w którym ja muszę sobie pobyć. Trzeba sobie jeszcze znaleźć taki sposób na siebie po prostu Oczywiście. W tym wszystkim. A jeszcze na chwilę chciałabym powrócić do tej ekonomii i do tego szukania pracy. Widziałam taki list, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale rzucił mi się w oczy gdzieś w social mediach, że właśnie tata, który stracił pracę, rozmawiał gdzieś o tym w domu i córka napisała taki list, w którym prosi o to, żeby ten jej tata dostał pracę. No i on wrzucił ten list do social mediów. No i no właśnie, no to też może być jakiś chyba sposób na takie oswojenie się w ogóle z rzeczywistością. Czy ty znasz jakieś przykłady tego rodzaju, jak oswoić tą rzeczywistość tak właśnie namacalnie, tak żeby ona... Tak, żeby pokazać innym, że to nie są tylko właśnie puste słowa, tylko rzeczywiście to się wokół nas dzieje. Więc myślę sobie, że to jest kwestia tego, co ty w danym momencie potrzebujesz, w którym jesteś miejscu i jakie masz możliwości. Bo jeżeli masz możliwości zmieniać się na przykład z kimś przy opiece czy przy odrabianiu lekcji z dzieciakami, to super. Ale jeżeli nie masz takiej możliwości, no to już twój dzień i cała twoja organizacja wygląda inaczej. Tutaj w ogóle bardzo istotne jest, oprócz tego, co mówisz z punktu widzenia ekonomicznego, też zorganizowanie sobie właśnie tego planu dnia, zaplanowanie tego w taki sposób, żebyśmy wszyscy byli w stanie tą układankę w ciągu dnia poukładać tak, żeby każdy zrealizował jakiś tam swój cel, który musi zrealizować lub po prostu potrzebuje zrealizować. Mhm. Samych przykładów to raczej nie wiem, czy mi przychodzą do głowy. To są raczej wymiany doświadczeń między rodzicami. Jak prowadzę czy współprowadzę takie warsztaty z pozytywnej dyscypliny, w duchu której pracuję, to bardzo często jest tak, że rodzice sobie nawzajem podsuwają, zupełnie jakby poza nami prowadzącymi różne pomysły, jak sobie radzą z tym, jak sobie radzą z tamtym. Myślę, że to warto sobie w takich grupach po prostu szukać takich wskazówek i po prostu sprawdzać, co dla nas jest okej, a co nie jest. Czyli, bo też takie mam poczucie, jak rozmawiam z wieloma osobami, że już jest takie duże zmęczenie w ogóle tym trwaniem tej izolacji. Niby troszeczkę te hamulce już zostały puszczone, ale jednak mimo wszystko wciąż jesteśmy w stanie epidemii i jest takie właśnie wielkie zmęczenie. I tak z tego, co mówisz, to rozumiem, że to jest też taki czas, żeby odszukać znowu na nowo siebie w tej rzeczywistości, bo w porównaniu z tym, co było na samym początku, no to już znowu my jesteśmy inni, prawda? Trochę.
Dokładnie tak. Znalezienie mamy, sposobu inne na mamy siebie. potrzeby po prostu, nie? Tak, oczywiście, że tak. Znalezienie sposobu na siebie i tak naprawdę szukanie plusów tego, co się w tej chwili dzieje, bo one są. One są trudne do zobaczenia, ale one są, bo to są kwestie takie, że na przykład poznajemy lepiej swoje dzieci, zaczynamy rozumieć, jak one funkcjonują, zaczynamy zauważać, co nam się dzieje w relacjach z partnerem. Więcej czasu musimy razem spędzać, w związku z czym też musimy go lepiej organizować, żeby się nie pozabijać, tak? Więc myślę, że jest dużo bardzo takich rzeczy, które są plusem. No ja osobiście na przykład nigdy wcześniej nie próbowałam właśnie medytacji, tak? Zaczęłam się w to jakoś gdzieś tam bardziej wkręcać, sprawdzać, co mi to robi, jak mi to robi, co mi to daje, odkrywać pewne rzeczy w sobie, o których w życiu bym nie wpadła na to, że one są, nawet bym się nie zastanawiała nad tym, czy ja tego potrzebuję, bo zwyczajnie nie było mi w tamtej rzeczywistości to potrzebne, w tej nowej zaczynam to doceniać, zaczynam to widzieć i zaczynam nad tym pracować. Zaczynam przeorganizowywać swój biznes, tak? Robienie rzeczy online'owo zaczyna być moim jakby głównym torem działania. To też jest tak, że część rzeczy się oczywiście nie da przenieść, ale część rzeczy można zmodyfikować. Jeśli nie można przenieść, nie wiem, jakichś rzeczy, które nie są czysto usługą, a są produktem, to na przykład można się skupić na dokształceniu się na przykład z kwestii marketingowo-reklamowej na Facebooku, popatrzeć sobie, poćwiczyć sobie, ja zostawimy linki oczywiście pod tym wideo. Mam kilka takich osób, które mnie inspirują, od których się bardzo wiele uczę, bardzo dużo darmowej wiedzy przekazują, jak ustawić sobie reklamę na Facebooku, na Instagramie, na tym się skupić i zobaczyć, czy te moje produkty, które stoją w sklepie i nikt teraz do tego sklepu nie może wejść tak naprawdę, to czy one nie pójdą na przykład w świat, jak zrobię, nie wiem, coś fajnego, z jakiejś perspektywy innej wymyślę, zapytać dzieci, jak one by to zrobiły. Gwarantuję, że będzie mnóstwo kreatywnych pomysłów na ten temat. I jakby szukanie, cały czas szukanie. Jest mindfulness dla dzieci fenomenalny, też zostawię tutaj linka. Jak po prostu dzieciakom pokazywać, jak one sobie mogą radzić z emocjami, jak one mogą pracować nad swoją uważnością, nad koncentracją, jak słuchać swojego ciała. No nie da się tego zrobić w warunkach szkolnych, kiedy jest 20 parę dzieci w jednej grupie, kiedy jest hałas, kiedy jest gwar, kiedy te dzieciaki nie ogarniają wszystkiego naraz, co się wokół nich często dzieje. Tutaj, kiedy jestem w lesie, jak najbardziej. Przez godzinę jesteśmy w stanie się skupić na ćwiczeniach i jeśli oczywiście nie zawsze one nam się udają, to zawsze możemy do nich wrócić. Ale jest zupełnie inna relacja moja z dzieckiem, ale też inna atmosfera wokół tego. I ja też jestem, tak jak powiedziałaś, w zupełnie innym momencie. No właśnie, z tego co mówisz, ja myślę, że to już zostawimy taką puentę, bym chciała to zamknąć taką właśnie klamrą, bo tak to czuję z tej twojej wypowiedzi, że ty, Aniu, jako osoba, która de facto straciła pracę, można powiedzieć, że straciła, bo... No klubik się raczej już nie otworzy w tym roku, w sensie takim zakładamy, że w czerwcu, do czerwca raczej się nie otworzy, no bo wiadomo, że mamy małych dzieci, się będą nie zawsze czuły komfortowo, biorąc pod uwagę to, że to są jednak małe dzieci, których się nie da utrzymać i myć im co chwila rąk, zabawki są, wymieniają się tymi zabawkami, my je oczywiście dezynfekujemy, ale to są kwestie takie czysto też jakby w głowie, nie? Przy normalnym funkcjonowaniu bardzo często było tak, że się mamy stresowały, że dziecko coś weźmie do buzi albo że na przykład jest na coś za małe, a tutaj to teraz nie widzę tego, żeby prowadzić takie zajęcia. Tak jak właśnie, mówisz, czyli Ania jest przykładem osoby, która straciła pracę, ma dwójkę dzieci, którym musi tą nową rzeczywistość wytłumaczyć i pokazać, a z drugiej strony doskonale tłumaczy, jak można się od siebie uczyć w tym czasie nawzajem i co dobrego można wyciągnąć. I dlatego bardzo Ci, Aniu, dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że zainspirowałaś wielu rodziców i też im dodałaś otuchy, mówiąc, co można jeden do jednego dzisiaj zrobić z tą nową rzeczywistością, żeby ona była lepsza. Zostawiamy linki do ciekawych miejsc, o których wspominałaś, z których sama korzystasz, bo być może ktoś będzie chciał właśnie tą nową rzeczywistość już wiosenną wykorzystać na to wzmacnianie siebie i swoich emocji. Jak najbardziej. W razie jakichkolwiek pytań, jakby ktoś coś więcej chciał się dowiedzieć, to też zapraszam na projekt Wychowanie do kontaktu. Ja jestem otwarta. Teraz głównie pracuję online, także mam dużo też różnych warsztatów, konsultacji i innych rzeczy właśnie w tej formie. Super, Aniu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.